Wiecie jak w każdej reklamie leków musi być Zanim kupicie i zażyjecie Skonsultujcie się z lekarzem lub farmaceutą To ja muszę sobie zrobić taką moją wersję, że Zawsze robię recenzje bez spoilerowe, Chyba, że w tytule jest, że to jest spoiler talk ale tym razem będzie zdecydowanie bez bo to jest jeden z tych filmów, gdzie wszyscy wiemy, że nam zależy, żeby iść w ciemno na seans. Jeśli oglądacie recenzję przed, plus no, mówmy się, trailery tutaj, powiedzmy, z jedną trzecią filmu pokazują, a dalej no, to już nie wiadomo. No, teraz tylko muszę to ułożyć w sensowne dwa zdania, zatrudnić kogoś, kto mi to profesjonalnie przeczyta, zrobić tak, żeby to trwało trzy sekundy, bo oni tak szybko czytają i. No i swoją drogą na dniach, pewnie jeszcze raz obejrzę, będzie spoiler talk, no bo inaczej tego filmu się nie dało mówić. Spider Man, far from home, to Spider-Man daleko od domu. To pierwszy film MCU, którego akcja dzieje się po wydarzeniach z Endgame, ponownie po Homecoming, przygody Petera Parkera, reżyseruje John Watts. Tym razem naszego przyjaznego, młodego superbohatera obserwujemy na wakacjach, które wraz z klasą próbuje spędzić w Europie. Oczywiście na drodze pojawiają się antysuperbohaterskie przeszkody. Pamiętacie takie stare reklamy w telewizji? Już dawno nie oglądałem, ale będą pewno życie, że serce i rozum. No i wiecie, to jest film, w którym Serce mówi, uwielbiam Toma Hollanda w tej roli. Tą wersję Spidermana MCU, gdzie jest młodszym tym takim nastolatkiem, który chciałby się umówić z dziewczyną, który chciałby spędzić normalnie wakacje, który ma śmiesznego kumpla Neda i trochę humoru i jest śmiesznie, luźno i głupawo i tak dalej. To no serce mówi, lubię to. Lubię to, fajnie mi się działo dwie godziny w kinie. No, ale rozum, no, gdyby tam jakiś był. Oj, czuję, że on by się troszeczkę zawiódł. No jest bardzo średnio. To znaczy, może wyjaśnię, że Homecoming dostał ode mnie 9 na 10. To jest jeden z moich ulubionych filmów MCU. Ja naprawdę uwielbiam Spidermana, uwielbiam to wcielenie, jakby podejście MCU do tego. Naprawdę jaram się taki taki guilty pleasure. Co by tam mi kupę na talerzu fabularną nie dali, to ja będę ha, fajnie było, nie? Dlatego też myślę, że mogę każdemu, kto to lubi, ten film śmiało polecić. Ciemno praktycznie, ale, jest tutaj duże ale. No jak dla mnie od Homecoming to jest kilka kroków wstecz. I nie mówię, że jest tragicznie, mówię, że jest po prostu przeciętnie. Znaczy film po poważnym, pełnym patosu Endgame wchodzi od pierwszych minut w luźno komediowy ton, pełen żartów i durnego humoru wypełnionego slapstickiem. Powiem tak, na każdy dowcip, który mnie rozśmieszył, Przypada taki, który mnie zażenował. Uczciwie, nie liczyłem, ale no mniej więcej 50-50. No i to rozśmieszył, no to też nie do łez, tylko gdzieś tam wiecie, no było zabawnie. Natomiast drugą stroną tej monety jest, to no taki humor po prostu jak z filmu dla siedmiolatków. To nawet nie jest dowcip. no mówimy tutaj o żartach typu. Dwójka nauczycieli, którzy doglądają tej wycieczki tych naszej grupki w Europie, to jest dwóch facetów wyjętych po prostu z bajki dla siedmiolatków. No dowcipy polegają na tym, że to jest, są generalnie takie dwie pierdoły nieogarniające życia i dzieciaków i niczego. I jeden się na przykład potknął wysiadając z autokaru. I to jest dowcip. Ja nie żartuję, to jest dosłownie scena z tego filmu, no. Ależ z niego cia Majda upuścił aparat do wody robiąc sobie zdjęcie. I wiecie, oczywiście jeśli film ma luźny, taki durny ton, to to się ogląda generalnie przyjemnie. Ale z drugiej strony jest na tyle głupio, że dzień później już o tym filmie praktycznie zapomniałem. Ten film sam siebie nie traktuje na serio, sam siebie... Znaczy... To jest możecie to uznać za plus. Idziecie na blockbuster wakacje, na typowy odmóżdżasz, trochę przyjemności. To nie ma nic wspólnego z Endgame i z patosem i z czymś wielkim i... To jest po prostu taka luźna, głupawa historyjka z bohaterem na pierwszym planie. Jeśli chodzi o Fabułę, ciężko będzie bez spoilerów, ale powiem tak. Pierwsze pół filmu jako zarys, który można wywnioskować właśnie ze zwiastunu. Czyli Peter chce pojechać na wakacje i poderwać Mary Jane, MJ. Super. Zwykła nastoletnia historia, którą każdy z nas może odnieść do swoich doświadczeń życiowych, myślę, mniej lub bardziej. Tylko elementem superbohaterskim i oczywiście z tym że no życie rzuca mu kłody pod nogi, bo koleś musi ratować świat zamiast zająć się swoją 16-letnią rzeczywistością i problemami dnia codziennego. Ale jak już się zagłębimy w kilka tych kluczowych wątków, to na przykład właśnie duet MJ i Peter Parker. My wiemy, że oni mają się spiknąć, my jako widzowie, prędzej czy później. Wiemy, widzieliśmy historie i superbohaterskie, bohaterskie, i o tej parce w innych wcieleniach, ale też o zwykłych filmach niezwiązanych w ogóle z komiksami, gdzie wiemy w jakim to kierunku zmierza. Klasyczne, młodzieżowe wiecie, na koniec się pocałują. I powiem tak, no przez cały film widzimy to jakby z perspektywy Petera, czyli tego szesnastolatka, który nie wie, jak do niej zagadać, planuje, jak to zrobić, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o jakieś naprawdę rozwinięcie ich związku, relacji, żeby coś mieli razem ciekawego do zrobienia na ekranie. Wiecie, no też tutaj można dużo różnych rzeczy zrobić w tego typu filmie, akcji. Tutaj się nie dzieje praktycznie nic. Cokolwiek samo wcielenie MJ graną przez Zendayę mi się bardzo podoba. Zupełnie nie przypomina tego, co widzieliśmy w poprzednich inkarnacjach, że tak powiem. Dla mnie jest to coś nowego i ciekawego, tylko mam wrażenie, że to jest trochę niewykorzystany wątek. No i właśnie, idąc dalej, wątek Mysterio, granego przez Jake'a Hola, którego uwielbiam i jako aktor robi tutaj kapitalną robotę od początku do końca. Natomiast sama postać to jest moim zdaniem, i w tym momencie też ten aktor, to jest zmarnowany potencjał. Ostatnio to mam wrażenie, że w co drugim filmie tego typu mówię takie zdanie, że jest jakiś zajebisty aktor i był duży potencjał, a totalnie niewykorzystany, ale znowu, zaczęło się ciekawie. A im dalej w las, to szczególnie druga połowa filmu, no to eee. I Idąc płynnie dalej, czarny charakter lub czarne charaktery tego filmu, tutaj w tych zwiastunach są pokazane jakieś żywiołaki, coś, no nie chcę tutaj mówię nikomu psuć Zabawy bardzo dużym skrócie mówiąc, ech, to jak dla mnie mamy znowu po prostu MCU w tym gorszym wydaniu. Czyli tutaj i z dużym potencjałem ponownie, tutaj czarny charakter znowu totalnie do mnie nie trafił. To znaczy, jak dla mnie znowu mamy do czynienia z Villain of the Week, o którym już zapomniałem. Czyli antagonista tego tygodnia i wiecie, mogło być o wiele, wiele lepiej. Oczywiście my tutaj w spoilerowej recenzji sobie o tym porozmawiamy, ale, no, wiecie, no mówię bardzo ogólnikowo, no ale po prostu, no niestety, no tu, te elementy mnie zawiodły. I przez to, że film jest tak głupawy i niedojrzały w wielu momentach. I fakt, że wchodzi po endgame, po wydarzeniu, gdzie setka superbohaterów się naparzała o losy wszechświata, no wiecie, to jest jedno uniwersum. I to nie jest połączone tutaj jakoś źle. No nie to nie też to w ogóle nie pasuje. Ale mam takie małe rzeczy. Nie wiem, ile mogę powiedzieć, bez spoilerów, ale nie, no, takie bardzo ogólnikowe. To jak się zachowuje Peter Parker w tym filmie w kwestii zachowywania swojej identity, chciałem powiedzieć, swojej tożsamości, że nikt nie wie, znaczy, że ukrywa, że jest Spider-Manem. To jest jakiś dowcip. To znaczy, on przez pierwsze 10 minut, żaden spoiler, przez pierwsze 10 minut filmu, bo jest kilka scen, gdzie nie wiem, rozmawia z kimś znajomym i oczywiście, jako że my, widzowie, oglądamy film w kinie, no to chcą, żebyśmy widzieli twarz aktora. Po to mu płacą, nie? I wiecie, ta CGI-owa maska z niego schodzi on stoi w kostiumie jakby od szyi w dół. No i są takie momenty, w których ja sobie myślę, faw, w każdym momencie ktoś by mógł cyknąć fotkę z tej strony, nawet się nie nawet wiecie, nie ma żadnej, a może kamera była coś z zero jakiegokolwiek, jak na XXI wiek, gdzie wszędzie mogą być kamery, telefony i tak dalej i ludzie czyhający, żeby go sfotografować i odkryć tożsamość. Nie, no naprawdę, tutaj straciłby tą tajemnicę w pierwsze 5 minut, już pomijając w ogóle, że w tym filmie jest 20 sytuacji, gdzie no, no nie, no nie, no ktoś, ktoś by zobaczył. I wiem, że się czepiam, <grym> wiem, że to jest umowne, podobnie jak z Supermanem, wiecie, Clark Kent zakłada okulary, no, no świat komiksowy, rozumiem, ale trochę mnie to drażniło momentami. I drugi wątek podobny to jest... <krym> A gdzie są Avengersi? Przepraszam. I tutaj a propos tego, Avengersów i tak dalej, trochę trzeba wyjść spoilery, więc to zostawiam na spoiler to, gdzie mam też swoją teorię, jak można by poprawić całą drugą połowę filmu, żeby wyszła trzy poziomy wyżej, no, ale to jeszcze zdążymy o tym porozmawiać. Natomiast muszę uczciwie pochwalić film za CGI i kilka momentów, które świetnie wykorzystują technologię komputerową. Widać, że ten film to były setki, tysiące godzin, czy tam, no nie wiem ile, ale tona pracy dla grafików komputerowych i wykonali ją świetnie. Są momenty naprawdę wkopujące w fotel, pomimo że moim zdaniem, i tu znowu będę musiał powiedzieć o tym spoiler toku, no bo, no bo nie mogę po prostu, nie miały trochę sensu parokrotnie w filmie te sceny akcji. No ale znowu, spoilery! No i czas wspomnieć o najgorszym elemencie filmu, który jest dla mnie, no, przejdzie do historii, czyli scena, którą możemy nazwać jedną wielką ekspozycją scenariusza. I to najgorszą chyba w historii kina, które powiedzmy względnie się szanuje. Nie mówię o filmach klasy Z, tylko właśnie takich jakichś mainstreamowych dziełach, które naprawdę ma budżet i scenarzystów i tak dalej. A wiecie, no nie mówię o The Room, tylko bardziej właśnie o Spider-Manie. No moment mniej więcej w środku filmu, gdy czarny charakter odkrywa swoje plany, motywacje, współpracowników, ich przeszłość, swoją przeszłość, wszystkich przyszłość. Dosłownie no mamy taki po prostu, są, po angielsku się mówi exposition dump, czyli widza jest po prostu Rzucone. No on stoi po prostu i czyta z kartki. Na no, zasadzie wszystko nam jest pokazane. Na koniec mógłby się odwrócić do kamery i powiedzieć: Fajnie, wam się siedzi w kinie. A może w domu już oglądacie? Nie no słuchajcie, naprawdę, jeśli chodzi o wyjaśnianie widzowi prosto do kamery pewnych rzeczy, kto co, motywacja i tak dalej, skąd się wziął. Jeden z najgorszych tego momentów, jeśli nie najgorszy, jaki w życiu widziałem. I niestety paradoksalnie, w tej drunowatej komedii, komiksówce, to jest scena, która najbardziej zapadnie mi w pamięć, ponieważ szczękę na koniec miałem na podłodze. Jak leniwym musiał być ten scenarzysta, który to wymyślił, albo scenarzyści. Ja nawet nie chcę patrzeć na ich nazwiska, żeby potem nie czuć, wiecie, jakichś niechęci do filmów, które w przyszłości będę oglądał i zobaczę, że oni pisali scenariusz. Z bardzo pozytywnych i ciekawych newsów, dwie sceny po napisach, w środku i na końcu, koniecznie zostańcie. To znaczy, to są chyba najbardziej hardkorowe, treściwe sceny po napisach w historii MCU. I znowu, tam jest prawdziwa perełka, o której muszę powiedzieć spoiler toku. No ale generalnie, ja się mówiłem dobrze. No tak jak mówię, to jest moje guilty pleasure. Lubię... Toma Holanda w tej roli. Lubię jego relacje z Nedem, kumplem. Lubię, wiecie, całą tą technologię. To, że gdzieś tam duch Tonego Starka przez cały film spogląda na nas i na Spidermana. Lubię, lubię to wszystko. Lubię MCU po prostu. Także ode mnie dostanie 6 na 10, ale no mówię, no, rozum mówi, że to jest klapa po prostu. W sensie dużo niżej, w sensie nie, że coś tragicznego, tylko, że to jest dużo poniżej poziomu. Endgameu, Infinity War, Homecoming, Civil War. Wiecie, to jest po prostu... Bardzo, bardzo średnie MCU. Ale jeśli ktoś z Was mi powie, a, e, świetnie się bawiłem, trochę się pośmiałem, trochę, całkowicie rozumiem. Ja też. Ale jeśli ktoś mi powie, nie no, tych dziur logicznych było tak dużo, że ja nie mogę, no to też rozumiem, tak? Dla mnie po prostu średniak. Mam nadzieję, że kolejne odsłony będą lepsze, ponieważ potencjał w Spider-Manie jest zawsze duży. Uwielbiam tą postać. Dzięki bardzo za uwagę. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.